Pani Danuta razem ze swoim mężem, Jerzym Wrońskim, Julianem Jończykiem, Januszem Tarabułą stanowili tą pierwszą grupę nowochódzkich artystów. Uprawia tak zwane malarstwo materii, polegające na wykorzystywaniu tkanin, blachy, koronek, fragmentów materiałów. Znajdowała części do swoich prac, wędrując po wysypiskach, po składowiskach metali. Po prostu nowy trend w sztuce. Taki powstawał na całym Zachodzie i w Ameryce, a tu był nowochódzki. To jest mój pierwszy obraz nieprzedstawiający. Wycięłam kawał muru w kamienicy wewnątrz. Także ze wszystkiego można zrobić obraz. Nie jest tak, że ten obraz się układa od razu. Ona komponuje bardzo długo. To jest na zasadzie puzli, ale puzzle są o tyle łatwiejsze, że można je dopasować. A tu to dopasowanie to ma rodzaj przekazu. Wydawało mi się, że taki obraz to może powstać z byle jakiego kawałka dżinsu. No i właśnie się okazuje, że nie, że to musi być prawdziwy dżins bez żadnej lajkrowej domieszki. Mało tego, muszą być to spodnie znoszone. W tym przedmiocie jest odciśnięta też ta osoba, która ten przedmiot używała. Rolą artysty to jest znalezienie tego fragmentu, który jest najbardziej wytarty, w którym jest ten odcisk przedstawiający jakiś obraz. Odwiedzam regularnie panią Danusię od 2015 roku i wydaje mi się, że mamy fajne relacje, lubimy się. To jestem ja. Niemożliwe. To jest jakaś dziewczynka. No bo ja byłam dziewczynką, nie chłopak. Czasami udaje nam się pójść do pracowni, zobaczyć obrazy. 2-3 lata nie korzystałam z pracowni, bo nie miałam sił zupełnie, ani głowy. Tak. 3 lata temu namawiałam ją, żeby ukończyła pewne rzeczy rozpoczęte. Niestety siły fizyczne nie pozwalają i to jest praca z narzędziami, to nie jest praca z pędzlem. To jest praca z materią w postaci blachy, dżinsu, który trzeba zszyć, który się skleja. Technologia sama nie pozwala jej pracować nad obrazami. Dobrze jest o niej mówić, pisać, propagować to malarstwo i zarażać malarstwem materii kolejne młode pokolenia. Zespół Pieśni i Tańca Nowa Huta prezentuje wysoki poziom, jednakże jesteśmy zespołem amatorskim, należy o tym pamiętać. Spotykamy się 2 razy w tygodniu, ćwicząc technikę tańca i układy naszych tańców regionalnych. No i przede wszystkim nie zarabiamy w ten sposób, tym się różnimy od zespołów zawodowych. Teraz na mi. Na ma. Staramy się prezentować folklor oryginalny, ale w artystycznym opracowaniu. Dbamy o charakterystyczne szczegóły dla każdego regionu, o odpowiednie kostiumy, o muzykę, czy zachowanie nawet odpowiednich okrzyków. To wszystko jest podparte techniką tańca klasycznego, co powoduje, że zespół, prezentując folklor niestylizowany, pokazuje wysoką również technikę tańca. W jedną stronę, jak idziemy przed momentem, jak dzielimy koło, tak? Czyli wszystko jest w jedną stronę. Oberek Opoczyński. Prezentujemy folklor z różnych regionów Polski, począwszy od Lubelszczyzny, przez Rzeszowszczyznę, tańce Lachów Sądeckich, tańce Spisza, górali Beskidów Śląskiego, Żywieckiego, tańce Śląskie, tańce Łowickie, Opoczyńskie. Także rodzimy folklor oczywiście krakowski, czyli tańce Krakowiaków Wschodnich, a także pieśni i tańce narodowe. Czujesz ten wianuszek na głowie, czy nie bardzo? Na kucyki dziewczyny, czy na francuski? Na kucyki! Z przodu muszę zrobić tego kutasika. To musi mieć z przodu. O, teraz już ładniejsza! Dobrze? Tak, jest.
Pięknie, tak. Dobrze jest, Sukciu? Dobrze, nie widać, czy jestem błyszcząca za bardzo. W tym roku zespół nasz obchodzi 65-lecie istnienia działalności. Nasz jubileusz świętujemy dwoma koncertami odbywającymi się w Nowochódzkim Centrum Kultury. W tym koncercie, oprócz grup, które na co dzień działają w zespole, bierze również udział grupa przez nas nazywana Oldboye, Dinozaury. Także na scenie można zobaczyć cztery grupy wiekowe podczas jednego koncertu, czyli około 120 osób. To jest taka impreza jak w domu, tylko przychodzą jeszcze inni, oglądają nas. Patrzą, jak się cieszymy, jak ten stary, właściwie już dorosły, dojrzały zespół jeszcze tańczy i jeszcze funkcjonuje i nie zamierza skończyć długo jeszcze. Tu są tacy ludzie, którzy lubią to robić, znają się, cieszą się, że są razem. To sprawia, że wychodzą na scenę, kibicują sobie, kibicują nawzajem. Starsza grupa młodszej, młodsza starszej, dzieciom, tak jak rodzina. Cieszy ich to, no, bo są razem. Taką mają już pasję w sobie. Osoby, które tutaj kiedyś tańczyły w zespole, przyprowadzają swoje dzieci, te dzieci przyprowadzają swoje wnuki i tak ten zespół staje się zespołem rodzinnym, wielopokoleniowym.